Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. To jest Polska na Dzień Dobry Weekend. Rozpoczynamy ze mną w studiu nasi pierwsi goście. Pani Małgorzata Grabowska-Kozera, scenograf teatralny i filmowy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A także pan Jacek Juźwa, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Dzień dobry, również witam bardzo serdecznie. No właśnie, powiedziałam, scenograf teatralny i filmowy, ale my dzisiaj nie o scenografii. Państwo zajmują się innymi dziedzinami życia, działają Państwo w innej branży, ale łączy Was wspólna przeszłość. Grupa Oporu Solidarni, 40. rocznica powstania tej grupy, która była odpowiedzią no właśnie na co? No była to grupa ludzi młodych, którzy w zasadzie występowali, chcieli działać w inny sposób niż pozostałe podziemie. To znaczy byliśmy młodymi ekstremistami, którzy zdecydowali się na działania takie bardzo spektakularne. To znaczy przeprowadzaliśmy całe mnóstwo akcji ulotkowych, zajmowaliśmy się karawaniem kolaborantów, zagazowywaliśmy teatry, w szczególności Teatr Syrena, prawda, akcje przeciwko Kolegium do Spraw Wykroczeń, zagazowywanie, czyli takie akcje, które nie mieściły się w konwencji non-violence, która wtedy obowiązywała. Także początkowo nazywało się to Grupy Specjalne RKW, ale później odeszliśmy od tego, nazywało się to Grupy Oporu Solidarni. Także działania były bardzo niekonwencjonalne, ponieważ, tak jak mówię, no większość podziemia zajmowała się drukowaniem, kolportowaniem ulotek, a my zajmowaliśmy się organizowaniem demonstracji, przeprowadzaniem właśnie akcji ulotkowych, rozstawianiem tak zwanych gadałek, czyli urządzeń nagłaśniających, gdzie były emitowane akcje, znaczy apele podziemia i różne audycje. Między innymi dla więźniów na Rakowieckiej. Także były to akcje takie bardzo no, nietypowe. W zasadzie poza nami w Polsce to chyba robiła to tylko Solidarność Walcząca. Także to były Ale jeśli chodzi o druk ulotek, to chyba też zajmowaliście się. Druk ulotek też, oczywiście. Oczywiście druk ulotek. No tutaj w początkowym tym okresie były takie najbardziej spektakularne działania, o których mówiłem. To znaczy, mam tutaj na myśli zagazowanie Teatru Syrena, gdzie występowali artyści, którzy nie bojkotowali telewizji, tylko występowali. I dostaliśmy zlecenie przeprowadzenia tego typu akcji zagazowania Teatru Syrena i to uczyniliśmy. I tam przez ponad miesiąc, podejrzewam, żadne spektakle nie mogły się odbywać. Jak rozumiem, obszarem waszej działalności była Warszawa, ale nie tylko. Czytałam też, że te akcje odbywały się na terenie całej Polski. No ja nawet nie wiedziałam tego. Ja to dowiedziałam się o tym z książki, którą napisał jeden z nas, Ramotowski, Przemek. Był chłopaki, już nie wiem, czy to była grupa Waldeczków, czy byli w Katowicach bodajże na akcji, prawda? Tak, były też sesje wyjazdowe. Wyrzutniki, mieli tam ze 12 tych wyrzutników. To były takie z odrobiną środków wybuchowych, takie rury i te ulotki to umieszczało się w koszach, czy gdzieś tam na ulicy, w jakimś takim... Właściwie w koszach to nie, właśnie unikali później koszy, bo jednak tam kosze budziły też zainteresowanie, żeby uniknąć jakiegoś wypadku i to po prostu wystrzelało w górę te ulotki. A co sprawiło, że pani jako młoda osoba dołączyła do tej grupy i co pani najlepiej wspomina, może nawet nie najlepiej, ale co najbardziej utkwiło pani w pamięci? No, ja w jakiś taki naturalny sposób tam się znalazłam. Właściwie to w 1982 roku, przez cały ten rok uczestniczyłam, myślę, w takim tworzeniu tych grup, jak gdyby, bo też młodzi ludzie, myślę, że w sposób spontaniczny łączyli się w jakieś grupki, które chciały coś robić. No i znalazła się taka osoba, niezwykła osoba, to był Teoś Kincewicz. Tutaj mamy zdjęcie, tak? Tak, Teoś, no na pewno najlepszy z nas, wspaniały, ułańska fantazja, człowiek kresów, ciepły, serdeczny, łagodny, ale też, jak to Teoś mówił, w sposób godny i zdecydowany, postanowił nas wszystkich zorganizować. No i przez ten pierwszy właśnie 82 rok, przez cały rok ja tam kursowałam po tych wszystkich punktach, nosiłam, jak to Teoś mówił, kwity. I on to jakoś próbował zorganizować, połączyć.
trudno jest powiedzieć mi, że byłam łączniczką, bo to się kojarzy z powstaniem, więc może nazwę się takim telefonem komórkowym Teosia. Z czasem to się zamieniło w przyjaźń, no bo był rzeczywiście niezwykły. Teoś, chciałabym właśnie o Teosiu powiedzieć, że miał taki charakterystyczny, mówił przez nos, może miał chore zatoki, nie wiem, zawsze był jak gdyby zakatarzony, jąkał się. Jak się uśmiechał, to był w tym uśmiechu trochę może smutku, a jak się smutny był, to było trochę uśmiechu, był taki bardzo łagodny. No i też miał duże doświadczenie, bo on, to był chłopak z Chylonii, jego rodzina była repatriowana, dosyć późno się przenieśli gdzieś spod Lidy, czyli to jest Białoruś dzisiaj. Więc w tych jego opowieściach, które zawsze były bardzo barwne i on koloryzował, więc też nie do końca było wiadomo, jaka ta akcja była naprawdę. Ale często rusycyzmy jakieś do tego dodawał, opowiadał dowcipy o Czapajewie, zacinał się. No i był, w kobietach budził takie uczucia, myślę, opiekuńcze, a w chłopakach myślę, że taką przyjaźń, że no, był bardzo lubiany, był bardzo lubiany i w sumie dzięki niemu to trwało, myślę, że potrafił to jakoś ogarnąć. Chociaż później miałam więcej do czynienia z Grzesiem, oczywiście odruchowo przechodzę na pseudonim, bo zawsze mi się to robi w głowie. No właśnie, bo to jest Jacek. Te pseudonimy, tutaj też warto podkreślić, że przecież specyfiką waszej działalności była konspiracja, tak? I właśnie, jak to wspominacie? Jak wygląda takie działanie w konspiracji? Czy to jest coś, co dodatkowo dodaje ten dreszczyk emocji, tak możemy powiedzieć? Znaczy, no, na pewno, oczywiście. No, ja w zasadzie od 1982 roku przez 3 lata się ukrywałem. Byłem poszukiwany listem gończym. Mieliśmy w ramach grup sekcję legalizacji, w związku z tym posługiwałem się fałszywym dowodem osobistym jako kolega Wesołowski. Także no, była to specyficzna działalność, specyficzny sposób działania, no bo jako ukrywający się ekstremista, no, działałem troszeczkę na innych zasadach, prawda? Byłem jakby etatowym pracownikiem podziemia w tej sytuacji. No, była to robota jak robota. Wstawało się rano, jechało się na spotkania, umawiało się spotkania, organizowało różnego rodzaju akcje ulotkowe, nieulotkowe, prawda, drukarnie, niedrukarnie, przewóz papierów, niepapierów. Także, no, czyli tak naprawdę praca. Ja myślę, że z perspektywy czasu to było fascynujące dla takich młodych osób. Tak, ja myślę, że można nam zazdrościć, że mieliśmy wspaniałą młodość. Ciekawe życie po prostu. Bo po prostu byliśmy pełni ideałów i no ja na przykład sobie w ogóle nie wyobrażam, żebym mogła robić wtedy po wprowadzeniu stanu wojennego coś innego. Chociaż nie było to oczywiście tak powszechne, bo pamiętam, jak wyciągnęli mnie przyjaciele do Zakopanego, żeby odpocząć chwilkę i nas już na szlabanie w Chochołowskiej już nas zatrzymali, bo ja miałam śpiewniki w tym. I przewieźli nas na strażnicę, a później na dołek, tam spędziliśmy ten weekend. No ale na tej strażnicy ja zaczęłam zjadać swój notesik taki z adresami. I na to patrzy na mnie ta moja koleżanka z Akademii Sztuk Pięknych. Po prostu oczom nie wierzy, co ja robię. Ona była zupełnie z innego świata. Wyjęła mi tą kartkę, gdzie już było wszystko zmazane przez to rzucie, te wszystkie adresy, i wyrzuciła do kosza. I to wystarczyło. Ale dlatego o tym mówię, że to były różne światy. Że ona była w ogóle w szoku, no ale też spędziła dzięki mnie ten weekend. Wasze światy przed poznaniem się na pewno też były różne, więc co było tym punktem wspólnym? Co was połączyło? No wiadomo, no knucie. Knucie, działalność pod ziemią. No dobrze, to jak to jest z tym knuciem? Z perspektywy czasu, jak wspomina się tę działalność, czy pewne cechy pozostają do dziś? Ja myślę, że na pewno. No, nie da się oderwać. Chyba nie da się właśnie oderwać od tego, mimo że oczywiście rzeczywistość polityczna, społeczna się zmieniła, nie da się chyba od tego odciąć, tego okresu. Na pewno w mojej rodzinie to knucie w jakimś sensie zostało, bo zmieniło nasze życie, bo ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych, zajmuję się scenografią, no ale jednak
zainteresowanie wyborami, ojczyzną, to wszystko zostało, a mój mąż, który współpracował bardzo dużo z Grzesiem, czyli z Jackiem i z T8, drukował znaczki, drukował różne takie rzeczy, tak zwaną galanterię, takie wspaniałe rzeczy różne, założył w 90 roku gazetę lokalną, którą prowadzi do dnia dzisiejszego, czyli jak gdyby to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czy jakieś takie zaangażowanie w to, co się dzieje, no pozostało w mojej rodzinie ewidentnie. Jakie są reakcje młodszego pokolenia na te historie? Dzieci, wnuków, członków rodziny? Jak oni reagują na to teraz? Członkowie rodziny w pełni nas wspierają i wiedzą, jak... Ale ja mam na myśli może bardziej właśnie to młodsze pokolenie, które tę wiedzę ma lub z książek, lub właściwie w ogóle jej nie ma. Może mówię tutaj o małych dzieciach, właśnie uczniach w szkole. I takie historie no, wydają się być bardzo odległe. I to może być fascynujące dowiedzieć się właśnie czegoś takiego, że ktoś z rodziny działał w tym kierunku. Nie no, u mnie w rodzinie no to wszyscy wiedzą, bo też cała rodzina była patriotyczna i jest patriotyczna, także wszyscy w zasadzie są zaangażowani, jeżeli chodzi o działalność polityczną. Natomiast no na pewno, jeżeli chodzi o innych młodych ludzi, no to jest to no troszeczkę już dla nich odległy temat z jednej strony, prawda? Z drugiej strony, no tak jak spotykamy się z młodzieżą, no to są rzeczywiście zainteresowani, zafascynowani, no bo to jest takie działanie bardzo spektakularne, prawda? Walki z milicją na ulicach. To bardzo romantyczne. Romantyczne też. Z opowieści chłopaków wiem, że bardzo liczyli na to, że dziewczyny, nawet ktoś tam się podśmiewał, że jak wracali z tych Katowic, to że już w pociągu się pochwalili, czym się zajmowali, jakimś dziewczynom. Nie wiem, czy to jest prawda, ale no to było bardzo romantyczne i wspaniałe. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ta nasza przyjaźń, miłość do Teosia, bo Teoś zmarł w wypadku w 91 roku i chcę powiedzieć, że od tych 20, tam od tego czasu co roku z moją córką, która nie pamięta Teosia i go nie znała, a uwielbia go i jest co roku na jego grobie ze mną i absolutnie... No, jak gdyby zna historię, interesuje się tym i też no, absolutnie jest to przekazana pałeczka dalej. Wspomniała Pani o tym romantyzmie, też ciekawe, ile osób połączyło, ile małżeństw tak naprawdę ta wspólna działalność. Czyli trafiła. No ja żonę też poznałem, była łączniczką, że się tak wyrażę, o wdzięcznym pseudonimie Sarna 2. I też ją poznałem w podziemiu. To rzeczywiście, wspaniała historia. I tu była nawet sytuacja tego typu, że no z racji tego, że ja się ukrywałem, posługiwałem się tym fałszywym dowodem osobistym na nazwisko Grzegorza Wysowskiego, to teściowie nie wiedzieli, jak ja się nazywam. Prawda? I w 86... Żona się dopiero przy ślubie dowiedziała. Nie, żona nie, ale teściowie dowiedzieli się dopiero przed ślubem i to był problem, bo to rodzina dzwoniła z całej Polski. To jak to Grażyna nie wychodzi za Grzesia, tylko za jakiegoś Jacka? Czyli myśleli, że tutaj coś się może wydarzyło, tak? Krótko przed. Jak powiedziałam na początku, 40. rocznica powstania Grup Oporu Solidarni, też co roku obchody, spotkania. Czytałam o tych obchodach, między innymi możliwość samodzielnego drukowania takich ulotek na maszynach. Jak duże jest zainteresowanie tą historią, zwłaszcza wśród młodego pokolenia? No myślę, że jest duże zainteresowanie. Tutaj chciałem serdecznie zaprosić jutro z okazji 40-lecia Grup Oporu. Będzie po Warszawie między godziną 11 a 15 jeździł tramwaj, w którym będzie żywa historia przedstawiana przez członków Grup Oporu. Start na Marymoncie, jak dobrze Start na Marymoncie, tak. Pod Wolna Woronicza, trasa końcowa. I to przez 4 godziny. W zasadzie tramwaj będzie jeździł, gdzie będziemy w trakcie opowiadać właśnie o historii Grup Oporu, pokazywać różne artefakty, prawda? A w przyszłym tygodniu, w niedzielę, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych główna część obchodów. Będzie wieczorem koncert Smoły Smolińskiego pod tytułem Ślepcy. Także zapraszamy wszystkich serdecznie, bo myślę, że to jest ciekawe. Kilka lat temu,
kiedy była promocja książki, o której Gosia wspominała, Głową w mur Przemka Ramotowskiego, 100 razy głową w mur. Też była tego typu akcja, że jeździł tramwaj po Warszawie i cieszyło się to bardzo dużym zainteresowaniem, bo tramwaj był oblepiony, rozdawaliśmy ulotki. No i sami byliśmy przeszczęśliwi w tym tramwaju. Także jutro będzie jeździł właśnie tramwaj i zapraszamy serdecznie, bo to myślę dla młodych ludzi może być ciekawe. Bo to nie są nudne opowieści, robiliśmy rzeczywiście rzeczy niekonwencjonalne i takie no bardzo... Zachęcamy zatem jutro, ponieważ u nas na antenie to już wszystko. No, czas antenowy płynie, niestety musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Pan Jacek Józwa, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, także pani Małgorzata Krabowska-Kozera, scenograf teatralny i filmowy. Raz jeszcze Państwu dziękuję za podzielenie się tą historią. Dziękuję. A już za chwilę kolejny gość, pan Kamil Biernat, radca prawny, autor książki Biznes po chińsku. No właśnie, jaki jest ten biznes? O tym już za chwilę. Do zobaczenia.